Okej. Okay. To raz jeszcze witam wszystkich. Tutaj Tomek Stachlewski. Witam na kolejnej sesji organizowanej na Twitchu. Posłuchajcie, tym razem podczas tej sesji, co będziemy robić, to będziemy budowali internetową wypożyczalnię magicznych jednorożców. Tytuł dość specyficzny, idea będzie bardzo prosta. Tak naprawdę zbudujemy aplikację opartą o usługi serverlessowe. Mamy około godziny, może troszeczkę dłużej, po to, żeby tą aplikację zbudować. Posłuchajcie, będzie to sesja, gdzie w skrócie krok po kroku będę prezentował, jak to zrobić. Po to, że później we własnym zakresie, we własnym czasie będziecie mogli po prostu to wszystko powtórzyć. Tak naprawdę będę wykorzystywał projekt, który AWS udostępnił, jest on dostępny na GitHubie. Podeślę Wam później do wszystkich osób, które się zarejestrowały, podeślę linka do tego projektu. Jeżeli ktoś się nie zarejestrował poprzez stronę, to znajdzie bez problemu to jak wygoogla. W skrócie idea jest taka, żeby te osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z chmurą AWS, a może z niektórymi usługami AWS-owymi, o których będziemy dzisiaj mówić, jak na przykład Cognito albo Amplify, żeby w skrócie te osoby mogły później we własnym zakresie te wszystkie kroki powtórzyć i zbudować tą aplikację samodzielnie. Postaram się wszystko to, co dzisiaj będę prezentował, robić w miarę powoli, krok po kroku, tłumacząc dodatkowo, czemu pewne rzeczy robimy tak, a nie w inny sposób, po to po prostu, żebyście wykorzystali to i żebyście się czegoś dowiedzieli. Posłuchajcie, standardowo informacje jakby takie logistyczne. Sesja jest na żywo. Jeżeli będziecie mieć jakiekolwiek pytania, to możecie zadawać je na Twitchu, dla tych osób, które oglądają to na żywo na Twitchu. Razem ze mną jest również Rafał Liwoch. Rafał Liwoch jest u nas architektem i postara się odpowiedzieć na te pytania, które będziecie zadawać podczas tej sesji. Jeżeli by się okazało, że na któreś z pytań nie znamy odpowiedzi, takie życie, to najwyżej wrócimy do Was z odpowiedzią w późniejszym czasie. Po prostu dajcie znać później. Jeszcze dodatkowa jedna informacja, ponieważ jestem w domu, internet rządzi się swoimi prawami. Mam nadzieję, że nie będzie problemów z połączeniem. Natomiast gdyby były jakieś problemy, to zazwyczaj powinienem wrócić po paru sekundach, najwyżej po minucie, więc taka informacja logistyczna. Dobrze, posłuchajcie, na początku 10 slajdów, dosłownie 5 minut, żebyśmy mieli jakieś prowadzenie takie tak naprawdę teoretyczne, a następnie zaczniemy budować naszą aplikację. A co to będzie za aplikacja? Ta aplikacja będzie wyglądała tak, jak teraz to tutaj widzicie. W skrócie będzie to aplikacja webowa Wild Rides, czyli w skrócie aplikacja do wypożyczania jednorożcy, jak to było w zaproszeniu. Aplikacja ta da nam możliwość zarejestrowania się, a następnie zalogowania się i do wypożyczenia jednorożca, który do nas po prostu przyleci czy przyjedzie, żebyśmy mogli na nim dalej podróżować. W skrócie. Czyli na górze widzicie, to jest ta aplikacja, na dole będą mapki, gdzie po prostu będziemy mogli zaznaczyć się i ten jednorożec do nas jakby przybędzie. Dobrze, posłuchajcie, jak to zbudujemy? Architektura tak naprawdę jest stosunkowo prosta. Kilka warstw standardowe. Jeżeli chodzi o warstwę persystencji, czyli danych, wykorzystamy tu DynamoDB. Dla tych osób, które nie wiedzą, DynamoDB jest to usługa AWS-owa, serverlessowa. Tak naprawdę będziemy tylko usługi serverlessowe dzisiaj wykorzystywać, czyli nie będziemy uruchamiać serwerów wirtualnych. Jest to baza danych nierelacyjna. Następnie będziemy mieć warstwę aplikacyjną, to jest ta nasza warstwa logiczna, tam będzie nasza mikrousługa oparta o usługę Lambda, która będzie w skrócie komunikowała się z bazą DynamoDB po to, żeby dodać informacje o tym, że ktoś wypożyczył jednorożca. Tą naszą usługę mikrousługową Lambda wystawimy następnie na świat za pomocą REST-a, wykorzystując usługę Amazon API Gateway. Czym jest to dokładnie, zobaczymy za parę chwil. Tak jak widzieliście na tych screenach, będziemy mieć również możliwość zarejestrowania się na tej stronie, a później zalogowania. I do tego będziemy wykorzystywać usługę Amazon Cognito. Wreszcie na sam koniec, a może właściwie na sam początku, wykorzystamy usługę AWS Amplify. Powiem Wam szczerze, że nawet ja, mimo że w AWS-ie pracuję 5 lat, ta usługa jest chyba z 2 lata dostępna. To dopiero niedawno ją odkryłem i po prostu się zakochałem, ponieważ jest tak bardzo fajna do pewnych rzeczy. Pokażę Wam to za parę minut. No dobra.
To teraz tak, nasza aplikacja będzie składała zatem z frontendu i backendu. Frontend to będzie strona oparta o technologię HTML, JavaScript, czyli w skrócie jakby ten taka logika po stronie frontendu to będzie JS. No i teraz posłuchajcie, jest kilka możliwości, jak taką stronę moglibyśmy teraz uruchomić na AWS-ie. No oczywiście takich typowych, banalnych, jak uruchomić serwer wirtualny C2 i tam ją uruchomić, ale nie będziemy tym kierunkiem szli, bo szukamy czegoś fajniejszego, prostszego, czegoś serverlessowego. Więc jeżeli nie serwery wirtualne, to kolejnym takim jakby naturalnym wyborem byłoby S3. Dla tych osób, które nie wiedzą, S3 to jest normalnie usługa do przechowywania danych. Ale co jest ciekawe, S3 może być również wykorzystany do tego, żeby hostować stronę statyczną właśnie na S3, a następnie bardzo często przykryjemy taką stronę, taką usługę CloudFrontem po to, żeby przyspieszać serwowanie tego kontentu dla użytkowników końcowych. I tak normalnie byśmy zrobili. I tak jeszcze do wczoraj planowałem to zrobić, ale uznałem, że właściwie idźmy i zróbmy to trochę fajniej. To zrobimy, to wykorzystamy usługę Amplify. Amplify tak naprawdę to jest trochę kombajn do budowania aplikacji mobilnych i webowych. My dokładnie co zrobimy, to wykorzystamy podusługę, która się nazywa Amplify Console. Amplify Console w skrócie polega na tym, że możemy się podłączyć do naszego repozytorium. My dzisiaj będziemy wykorzystywać GitHuba. Następnie w skrócie Amplify Console podłączy się do tego repozytorium, pobierze te dane, te kod źródłowy tej strony, czy cokolwiek tam jest, a następnie uruchomi to w stylu serverlessowym, ani na S3, ani na EC2, to jest zupełnie przezroczyste będzie, uruchomi się to na Amplify, a jednocześnie tam CloudFront będzie wykorzystany. Co robi Amplify Console? Tak po skrótce tutaj dałem kilka rzeczy, ja później do tego wrócę, ale tak naprawdę to jest bardzo fajna metoda właśnie po to, żeby podłączyć się do jakiegoś repozytorium, a następnie automatycznie to buduje proces CI/CD, czyli w skrócie zaciąga nowe wersje aplikacji, które skomitowaliśmy, uruchamia, a następnie udostępnia dla użytkowników końcowych, jednocześnie wykorzystując CDN-a po to, żeby przyspieszać właśnie serwowanie tego kontentu dla użytkownika końcowych na całym świecie. Możemy własną domenę podpiąć, możemy robić różne branche deweloperskie, produkcyjne i tak dalej. Naprawdę bardzo fajne, dużo rzeczy. Myślę, że za tydzień, czy za dwa, czy w najbliższym czasie zrobimy sobie taką dedykowaną sesję tylko Amplify. Zbudujemy jakąś aplikację reaktową, czy coś w tym stylu, ale na dzisiaj to będzie to. Co zrobimy, to również wykorzystamy DynamoDB. Posłuchajcie, bez wchodzenia w szczegóły, tak jak powiedziałem, baza nierelacyjna, w skrócie, tam będziemy przechowywać informacje o tym, to, co wypożyczył, jakiego jednorożca. Jest to baza nierelacyjna, więc nie będziemy definiowali schemy tego, tylko zdefiniujemy klucz główny, a wszystko inne będzie automatycznie się tworzyło. Wykorzystamy API Gateway. API Gateway jest to usługa, która umożliwia wystawianie bardzo często lambdy, ale niekoniecznie na świat i zapewnianie bezpieczeństwa, uwierzytelniania i tak dalej. To co tutaj widzicie, to jest taka przykładowa architektura, która jest bardzo często wykorzystywana, czyli tam po środku właśnie z Amazon API Gateway i to przykrywa, to jest ten interfejs dostępowy do jakichś mikrousług, które mogą być na Lambdzie, mogą być na serwerach wirtualnych. Co API Gateway dodatkowo robi, to ona się integruje z Amazon CloudFrontem właśnie po to, żeby przyspieszać serwowanie tego kontentu, a również integruje się z Cognito po to, żeby tych użytkowników, którzy chcą się dostać do tych mikrousług, żeby to uwierzytelniać. I ostatnie dwa slajdy, posłuchajcie, to jest Cognito. Cognito tak naprawdę to jest troszeczkę kombajn, po to, żeby dać naszej aplikacji, czy webowej, czy mobilnej, obojętnie, czy może nawet desktopowej, dać możliwość uwierzytelniania użytkowników. Po pierwsze w Cognito możemy stworzyć rejestr użytkowników, możemy zdefiniować, jakimi atrybutami będą się charakteryzowali itd. Albo możemy, co istotne też, podłączyć się do zewnętrznych providerów. Czyli na przykład chcemy budować aplikację, chcemy, żeby ci użytkownicy logowali się za pomocą Gmaila, Facebooka i tak dalej, to Cognito stanowi taki jeden interfejs, za pomocą po prostu którego możemy bardzo szybko to zbudować. Ostatni slajd, Cognito, co też ma fajną funkcjonalność, mimo że nie będziemy tego dzisiaj wykorzystywać, to są tak zwane Lambda Hooks. Idea polega na tym, że za każdym razem jak użytkownik się zaloguje, zarejestruje czy coś, to może odpalać się Lambda, czyli ta mikrousługa, która coś robi. Więc wyobraźmy sobie na przykład przypadek, że mamy aplikację mobilną, użytkownik się rejestruje,
ale dodatkowo, nie wiem, odpala się lambda, która zweryfikuje, czy ten użytkownik, nie wiem, na przykład zapłacił za nasz produkt, albo może czy jest zdefiniowany w systemie SAP-owym, czy cokolwiek innego. Więc w skrócie możemy ingerować w tą logikę przepływu logowania, rejestrowania użytkowników. Dobrze, posłuchajcie, to tyle jeżeli chodzi o slajdy. Standardowo slajdów mało, bo wiem, że nie wszyscy je trawią i zabieramy się za robotę. Posłuchajcie, tak jak powiedziałem, to co my dzisiaj zrobimy, moglibyście spokojnie zrobić samodzielnie. Bo tak naprawdę z jednej strony podeślę tego linka dla osób, które się zarejestrowały, na stronie właśnie z AWS-em, jeżeli chodzi o serverless, tam w skrócie znajdziecie tutorial, który mówi też krok po kroku, jak to zrobić. Aczkolwiek ten tutorial będzie mówił o tym, jak uruchomić później tą stronę www na usłudze S3. Co my natomiast wykorzystamy dzisiaj, to wykorzystamy repozytorium AWS-owe na GitHubie. Podeślę do niego linka i tu jest właśnie White Rides Serverless Workshops. Idea jest bardzo prosta. W tym repozytorium jest dostępnych jest szereg warsztatów, które są skierowane po to, żeby pokazać, jak łatwo budować aplikacje oparte o usługi serverlessowe. One są podzielone na różne kategorie, jak na przykład Web Application i to jest to, co dzisiaj będziemy robić, czyli właśnie deployować tą usługę do zamawiania jednorożcy, ale są też usługi, które na przykład są warsztaty dedykowane dla analizy tych danych, które napływają. Są na przykład dedykowany moduł o image processing. Idea polega na tym na przykład, że tam ta firma, która dostarcza właśnie te jednorożce, chce rozbudować swoją aplikację o to, żeby użytkownicy mogli robić sobie zdjęcia i te zdjęcia chcemy analizować. Więc różnego rodzaju podwarsztaty skierowane właśnie w tej domenie jednorożców. Co my dzisiaj zrobimy, to wykorzystamy właśnie ten pierwszy warsztat. Ja będę robił go krok po kroku, po to, żebyście w skrócie zobaczyli, jak to wygląda z moim komentarzem, a na podstawie tego mam nadzieję, że ułatwi Wam to zrobienie tego samodzielnie. Posłuchajcie, ponieważ tutaj tych informacji krok po kroku jest dużo, więc ja czasem będę przeskakiwał pewne rzeczy, bo po to w skrócie, żebyśmy się nie skupiali na czytaniu, a na tym w skrócie, na klikaniu, na tym, co będę mówił. Dobrze. Posłuchajcie, co nam będzie potrzebne również, to inaczej. Będziemy uruchamiać tam aplikację webową, tą stronę z jednorożcami, którą zobaczyliście parę minut temu na tych slajdach. I teraz ta strona jest dostępna właśnie w tym rejestrze, więc ja sobie tutaj przeskoczę. Tu jest dużo rzeczy wytłumaczonych, ale w skrócie tutaj jest link do repozytorium, do rejestru GitHubowego, gdzie ta strona, gdzie kod źródłowy tej strony jest przechowywany. Ja ten kod zaraz wykorzystam, ale zanim to zrobię, to przejdę jeszcze do swojego GitHuba. Posłuchajcie, ponieważ będziemy chcieli zrobić tą integrację z GitHubem, będziemy chcieli zbudować jakby też proces CI/CD, przynajmniej wstępny, więc potrzebujemy oczywiście repozytorium rejestru własnego, więc zrobimy, ja utworzę sobie teraz nowy rejestr, nowe repozytorium, nazwę je sobie na przykład jednorożce. Powiem, że to będzie na razie moje prywatne, oczywiście mogło być publiczne, nic by to nie zmieniło. I tworzymy nasze, moje w tym przypadku, repozytorium. Zakładam, że większość z Was GitHuba zna, więc nie, myślę, że nie muszę tutaj komentować. Stworzyliśmy nasz rejestr, repozytorium, jest ono na razie puste. I co będę chciał teraz zrobić, posłuchajcie, to będę chciał sobie po prostu je sklonować na mój komputer. Ja mam, posłuchajcie, Maca, więc będzie mi troszeczkę prościej, po prostu defaultowo mam tutaj dostępny terminal Macowy, więc zróbmy tak, że ja sobie wejdę na pulpit i utworzymy sobie nowy katalog. Powiemy, że to jest Twitch i wejdziemy sobie do tego katalogu. Oczywiście widzę, że na pulpicie mi się utworzył ten folder, jest on pusty. I co teraz sobie zrobimy, to po prostu sklonujemy sobie to moje repozytorium, czyli git klon i teraz referencja do mojego repozytorium. Jest już ono uwierzytelnione, to mój komputer z moim gitem, więc nie musiałem podawać loginu, hasła. Wszystko jest zrobione, ściągnęło się moje repozytorium, katalog jednorożce i mogę oczywiście do niego pójść. I oczywiście ten katalog jest pusty, bo to jest nowe repozytorium. I co teraz zrobię, posłuchajcie, to będę chciał tutaj skopiować właśnie te kody źródłowe dostępne na tej stronie, w tym GitHubie, w tej instrukcji do tych warsztatów.
I one są tutaj, posłuchajcie, o tutaj. A wywołam komendę AWS S3 i CP, czyli kopiowanie tych kodów źródłowych. Czyli ja sobie to wywołam. Wywołam i powinno mi skopiować cały kod źródłowy mojej aplikacji webowej. Ok, skopiowało się. Posłuchajcie, jeżeli sobie teraz tutaj do tego katalogu wejdę, to zobaczę oczywiście, że tam mam już różne kody źródłowe. Pliki HTML, JavaScript i tak dalej. Oczywiście nie będziemy przez to przechodzić, bo to trochę nie ma sensu. To jest zwykła aplikacja webowa, trochę bardziej już jakby interfejs wizualnie zbudowany, żeby było to po prostu przyjemne. I to jest baza, na której będę dzisiaj bazował. Baza, na której będę bazował. No dobrze, posłuchajcie, na razie tam nic nie zmodyfikowaliśmy, ale wrzućmy to już do naszego repozytorium, czyli weźmy git add wszystko, git commit, first commit i pushujemy. Oczywiście na razie nic nie robię typu jakby AWS-owego, to jest standardowe, jakby chleb powszedni każdego informatyka, tak to nazwijmy. Jeżeli sobie odświeżę teraz to moje repozytorium, to zobaczę, że już te kody źródłowe tutaj mam podpięte. No dobrze, co teraz będę chciał zrobić, posłuchajcie, to będę chciał wejść do AWS-a i co pierw zrobimy, to pójdziemy właśnie do Amplify. Więc w ramach konsoli, ja teraz to będę robił w ramach Irlandii, można wykorzystać dowolny region, przejdę sobie właśnie do usługi Amplify. Przypominam, to Amplify to jest usługa Combine tak naprawdę, który służy do budowania aplikacji mobilnych czy webowych, czy webowych. Dobrze, posłuchajcie. I teraz tak, po lewej stronie mam zakładkę All Apps. Jeżeli ją sobie wybiorę, to w skrócie pokaże mi teraz, jakie mam aplikacje aktualnie uruchomione na moim koncie AWS-owym w danym regionie. Jak widzicie, niczego nie mam, więc sobie wybiorę opcję Connect App. I teraz to Amplify, konsol mi daje tę możliwość właśnie podpięcia się do jakiegoś repozytorium. Gdybym chciał, mógłbym wykorzystać AWS-owe repozytorium CodeCommita, ale nie chcę w tym przypadku. Mogę GitLaba, mogę Bitbucketa, ja chcę GitHuba tu wykorzystać, więc wybieram to i przechodzę do kolejnego kroku. Ok, posłuchajcie, normalnie, jeżeli będziecie to robili po raz pierwszy, to on was jeszcze poprosi o uwierzytelnienie, czyli potencjalnie będziecie musieli podać po prostu, nie wiem, login, hasło do swojego konta GitHubowego. Ja już to zrobiłem, dlatego mi tu dał komentarz, po prostu komentarz, że jest już uwierzytelniony, jest wszystko w porządku. Dlatego teraz, jeżeli ja kliknę na to pole, to on mi pokaże wszystkie moje repozytoria dostępne na moim koncie GitHubowym. No i w tym przypadku stworzyliśmy repozytorium Stachlewski jednorożce, więc ja sobie je wybiorę. Mam tylko jednego brancha masterowego, więc sobie wybieram. Przechodzę do kolejnego kroku. I teraz, co się zrobi tak naprawdę, to on automatycznie sam wykryje mi, co to jest za kod tam w tym rejestrze. Tam jest tak naprawdę HTML, JS, więc nie ma nic odkrywczego i po prostu teraz go. Możemy podać nazwę naszej aplikacji, więc może zmienimy to na jednorożce. Może niech będzie jednorożce z dużej litery. Klikamy na Next, małe podsumowanie, klikamy na Save and Deploy i tyle. Posłuchajcie, co się teraz zrobi tak naprawdę, to Amplify podłączy się do naszego rejestru, do naszego repozytorium, zacznie cały ten kod źródłowy, następnie go uruchomi, zdeployuje u siebie, a następnie skonfiguruje jeszcze parę różnych rzeczy, na przykład ta aplikacja zostanie od razu wystawiona na świat za pomocą właśnie CDN-a, czyli CloudFronta. Posłuchajcie, co jest istotne, Amplify, tak jak wcześniej wspomniałem, buduje od razu proces CI/CD, więc widzicie tutaj te cztery podstawowe etapy: provisioning, build, deploy i verified. Jeżeli chodzi o budowanie, tutaj specjalnie budowania dużo nie ma, no ale ten etap przejdzie, następnie będzie proces deploy i verified. Verified jest bardzo ciekawy, bo tak naprawdę co zrobi wtedy Amplified? Pokaże nam, jak nasza aplikacja wygląda na różnych urządzeniach, przeglądarce, na iPhone'ie i tak dalej. Posłuchajcie, ten deployment powinien trwać myślę, że około minuty, więc za jakąś minutę zobaczymy, że to działa. Jak będziemy czekać, posłuchajcie, to jeszcze powiem jedną rzecz. Jak widzicie, tutaj na górze mamy dwie zakładki: frontend i backend. My dzisiaj będziemy bazować tylko na frontendzie. Natomiast jeżeli ktoś chciałby się Amplify pobawić jakby więcej,
to cały piękny Amplified polega na tej zakładce, czyli backend. To, co robi Amplified, może po prostu za pomocą jednej linii komend dodać nam uwierzytelnianie do naszej aplikacji, może dodać nam analitykę, może nam dodać jakąś usługi GraphQL-owe i tak dalej. Więc to jest bardzo fajna i prosta w użyciu zakładka, której dzisiaj nie będziemy wykorzystywać. Dobrze, zobaczcie, provisioning build deployed już poszedł, verified też poszedł. Zaczekajcie, odświeżymy tą stronę. I powinniśmy zobaczyć, że nasze środowisko, nasz frontend masterowy został uruchomiony. Dostałem już screen mojej aplikacji i linka. Jeżeli na niego sobie wejdę, to tak wygląda moja aplikacja w tej chwili. To jest tak naprawdę ten kod źródłowy tej strony, który tam uruchamialiśmy, więc on tak wygląda. Posłuchajcie, w tej zakładce Verified, jeżeli ja sobie tam pójdę, to możemy zobaczyć właśnie, jak ta nasza strona wygląda na różnych urządzeniach, czyli na przykład Pixel Google'owy, iPad, iPhone czy też Samsung. Więc też jakby poręczna rzecz, żeby zobaczyć, czy po prostu robimy te aplikacje user-friendly tak naprawdę. I pewne logi, jeżeli chodzi o budowanie, czy na przykład właśnie tu był cloning repozytorium, czy też po prostu coś innego. No dobra. To jest ok. A, zaczekajcie, może jeszcze jedna rzecz. Tak jak powiedziałem, tu jest cały proces CI/CD, więc na czym to polega? Jeżeli ja bym teraz ten mój kod źródłowy zmodyfikował, posłuchajcie, więc ja pójdę sobie tutaj na komputerze do tego kodu źródłowego i powiedzmy na przykład, że otworzę sobie plik index.html tutaj. Czekajcie, zamknę inne zakładki, żeby było czytelnie. To jest ta strona, która tam została zdeployowana i na przykład gdzieś tu powinno być title applied wild rights. Powiedzmy, że ja sobie to zmodyfikuję. Ja chcę, żeby to był tytuł jednorożce i zapiszę sobie ten plik. I teraz posłuchajcie, jeżeli ja sobie następnie skomituję tę zmianę, czyli standardowo, no znowu git commit i powiem, że to jest zmiana tytułu i git push. To co się zrobi, posłuchajcie, nie, to się spuszuje, spuszowane, i teraz nawet nie będę odświeżał, o, posłuchajcie, nie wiem, czy widzieliście, było na zielono, a teraz on sam wykrył, że w rejestrze, w repozytorium jest nowa wersja kodu, on sam zaczął mi ją pobierać i sam zaraz mi zaktualizuje to moją aplikację webową. Dzięki temu, jeżeli dzisiaj będziemy modyfikować te kody źródłowe, a odrobinę będziemy, to po prostu za każdym razem, jak to skomitujemy do repozytorium, to od razu po minucie mniej więcej będzie to zdeployowane na nasze środowisko. Dobrze. Okej. Czyli mamy ten frontend po części już zrobiony, więc wróćmy może do instrukcji, zobaczmy, co instrukcje mówią dalej. Tak jak powiedziałem, ja część rzeczy będę przeskakiwał, bo w skrócie tłumaczę wam dużo rzeczy. I przejdziemy do kolejnego kroku, do user management. Posłuchajcie. O co chodzi teraz? Na naszej aplikacji, może już się zrobiła, nie, jeszcze się deployuje, ale to będziemy mieli dostęp do tej starej. Tak jak wcześniej wspominałem, będziemy mieć możliwość rejestrowania i logowania się. I do tego będziemy wykorzystywali usługę, która się nazywa Cognito. I teraz na czym to polega? Jeżeli ja teraz na mojej stronie kliknąłbym na tu GitHub, to dostanę formularz do zarejestrowania się. Tam były pod spodem, nie wiem czy widzicie, e-mail, hasło i potwierdzenie hasła. Ale w tej chwili ta aplikacja mi się wywala. Ona mówi, że nie jest skonfigurowane z tyłu Cognito, a to Cognito właśnie służy do tego, żeby albo trzymać ten rejestr użytkowników, ewentualnie żeby komunikować się z dostawcami zewnętrznymi. W tej chwili jeszcze tego nie mamy skonfigurowanego. Ta konfiguracja występuje w pliku js.config.js, więc musimy sobie to Cognito skonfigurować. W tym celu, posłuchajcie, wrócimy do naszej konsoli AWS-owej. Ja to Amplify tu zostawię, otworzę sobie nowe okno w przeglądarce i przejdziemy właśnie do usługi Cognito. Cognito. OK. Manage User Pools. Co ja chcę zrobić, to właśnie chcę utworzyć nowe User Pool. Ja nie będę się uwierzytelniał żadnym zewnętrznym dostawcom. Ja chcę przechowywać moją bazę użytkowników tutaj, w Cognito. I teraz w tej chwili nie mam żadnego pula użytkowników, więc utworzę sobie nowy.
Nazwę go sobie jakoś. Wiecie co? Myślę, że możemy go nazwać dowolnie, więc nazwiemy go sobie jednorożce użytkownicy. Czyli, żeby jeszcze raz, jakby, żeby było łatwiej. To będzie rejestr użytkowników naszej aplikacji webowej. Więc jeżeli Jan Kowalski będzie chciał jakby wypożyczyć jednorożca, to się zarejestruje i informacja o Janie Kowalskim trafi właśnie do Cognito. Posłuchajcie, tu moglibyśmy iść albo step by step i skonfigurować dużo fajnych rzeczy. Nie będziemy, darujemy sobie, pójdziemy w ustawienia domyślne. Małe podsumowanie, wszystko jest ok i klikam create pool. I tyle. Mamy nasz rejestr użytkowników stworzony. Posłuchajcie, co jest istotne, po lewej stronie mamy różne tutaj taby. Nie będziemy ich wykorzystywać, ale tytułem wstępu powiem o kilku nich. Na przykład Users in Groups, tutaj zobaczymy, jak użytkownicy zaczną się logować, rejestrować. Atrybuty to ewentualnie dodatkowe atrybuty, które chcemy, żeby ci użytkownicy mieli. Na chwilę obecną jakby Cognito oczekuje, że będzie e-mail tych użytkowników. MFA and Verification. Jeżeli byśmy chcieli, to moglibyśmy skonfigurować, że ci użytkownicy, którzy będą się logowali później, muszą wykorzystać MFA. I jeszcze różnych innych kilka rzeczy, ale to będzie na razie dla nas mniej istotne. Posłuchajcie, a i tutaj te triggery gdzieś będą. O, triggery to są te właśnie funkcje Lambda, czyli te mikrousługi, które mogłyby się uruchamiać automatycznie, gdy na przykład użytkownik się jest tuż przed zarejestrowaniem i tak dalej, i tak dalej. No dobra, co mi będzie potrzebne teraz, posłuchajcie, tak jak stworzyliśmy ten Cognito Pool, to on ma swój identyfikator, Pool ID i to jest to. Więc ja to sobie skopiuję, bo to będzie mi dzisiaj potrzebne parokrotnie, więc ja sobie tutaj z boku to po prostu zapiszę. Dobrze, co jeszcze, posłuchajcie, zaczekajcie, wróćmy do instrukcji, żebym niczego nie pomylił, więc ja sobie tak trochę przypomnę różne rzeczy. Okej, już wiem. Posłuchajcie, my będziemy chcieli, żeby nasza aplikacja webowa na samym końcu z tego, czyli ta aplikacja, którą zdeployowaliśmy, korzystała z tego rejestru użytkowników. I żeby to zrobić, musimy ją tu zarejestrować. Wówczas to Cognito zrobi, utworzy dedykowany ID tej aplikacji i ta aplikacja po prostu będzie musiała się nim posługiwać, żeby po prostu Cognito wiedziało, która aplikacja łączy się z tym rejestrem. W tym celu po lewej stronie pójdziemy sobie do zakładki App Clients i tu utworzymy właśnie sobie takiego klienta, taką aplikację. Więc robimy sobie Add an App Client. Możemy ją sobie jakoś nazwać, więc nazwiemy sobie, że to jest aplikacja webowa. Informacje o tokenach, jak długo są ważne i tak dalej. I to tyle tak naprawdę, więc wybieramy opcję Create App Client i tyle. Co teraz mamy, jakby dostaliśmy w zamian, to dostaliśmy właśnie ten identyfikator aplikacji. Więc teraz ta aplikacja webowa nasza, jeżeli będzie chciała komunikować się z Cognito, będzie musiała podać właśnie również ten identyfikator. Więc ja znowu go sobie skopiuję, posłuchajcie, i sobie tutaj w notatkach sobie go zapiszę. Dobrze, posłuchajcie, co jeszcze? Patrzę i chyba na razie jest ok. Dobra, więc posłuchajcie, więc co teraz? Tak jak wcześniej wspomniałem, nasza aplikacja webowa ma pewien plik konfiguracyjny. Tutaj ten error message, on o nim wspomina, że właśnie ten plik config.js nie jest skonfigurowany. Więc co ja teraz zrobię, posłuchajcie, to ja wrócę sobie do mojego katalogu, gdzie mam ten właśnie te pliki mojej strony webowej. Pójdę sobie do katalogu JS i tu jest właśnie ten magiczny plik config.js. Więc ja go sobie utworzę i on tak wygląda. Co on oczekuje? On oczekuje informacji właśnie o Cognito i o API. Tego na razie nie robiliśmy, zostawimy sobie to na później. Na razie będę potrzebował user pool ID. User pool ID to jest właśnie to, co wcześniej sobie utworzyliśmy. I to sobie po prostu tu skopiuję. Potrzebuję user pool client ID. To jest ten ID tej aplikacji właśnie. To też utworzyliśmy sobie. I sobie to tutaj wkleję. I ostatnia rzecz, to potrzebujemy regionu, czyli w jakim regionie my działamy. My działamy w Irlandii, no to jest w skrócie EUS1. Czyli ja sobie to skopiuję, wkleję, zapiszę. I tyle.
Dobra, zapisujemy i teraz co zrobię? Znowu zdeployuję moją aplikację, czyli zrobię git add, czekajcie, git commit, czyli to jest zmiany cognito i spuszujemy też zmiany wszystkie do naszego repozytorium, rejestru. Puszowane, zostały spuszowane, wróćmy do Amplify'a, zobaczmy, o, i znowu Amplify się obudził, zobaczcie, że on nawet mówi last commit, to jest zmiany cognito, on wykrył ten push i po prostu zaczął go znowu deployować. Spróbujmy wejść na tą stronę, oczywiście to będzie jeszcze ta strona bez tych zmian, gdzieś tutaj posłuchajcie, powinna być ta zmiana tego tytułu, dobra, nie widzę, to już sobie darujemy. Dobra, posłuchajcie, to teraz tak, poczekajmy, że to, jak tak ktoś się zrobi i teraz tak, zaraz będziemy chcieli się zarejestrować i będziemy potrzebowali tymczasowego e-maila, takiegoś tymczasowego e-maila, żeby się zarejestrować. Ja nie będę chciał wykorzystywać mojego e-maila, więc wybierzemy sobie, wykorzystamy sobie jakiś online'owy generator e-maili, generator mail. Jakiś bezpieczny, posłuchajcie, w miarę. Ok. Czyli w skrócie zaraz dostaniemy e-maila i go będziemy wykorzystywać i na niego się zarejestrujemy, posłuchajcie. Zobaczmy, czy nasza strona się już się zdeployowała. Jeszcze nie. Więc poczekajmy, posłuchajcie. Jeszcze pewnie około 15-20 sekund i powinno być zrobione. Zamknę tą starą okno, żeby tutaj nie korciło. Jeszcze trwa weryfikacja. No, trochę trwa dłużej niż normalnie. Mam nadzieję, że nie będziemy mieć żadnych problemów. Posłuchajcie, tutaj w historii coś ciekawe. O, chyba się zrobiło. Tu możemy sobie zobaczyć historię tych wszystkich buildów, prawda? Czyli ten, o, jednak ten nasz już się zrobił, więc wrócimy sobie do tego endpointa i spróbujemy sobie go utworzyć. No i teraz próbujemy się zarejestrować, więc kliknę sobie na Giddy Up. Zobaczcie, nie dostaliśmy błędu, to znaczy, że on wykrył ten plik konfiguracyjny, widzi, że tam z tyłu jest cognito, więc próbujemy się zarejestrować. Podam tego mojego e-maila, posłuchajcie, bo go na pewno gdzieś zapomnę później, to ja go sobie tutaj też skopiuję gdzieś z boku. Musimy podać hasło, więc jakieś sobie hasło wybiorę. Posłuchajcie, co jest istotne w Cognito, tak jak powiedziałem, możemy zdefiniować te nowe atrybuty, więc jeżeli my byśmy chcieli się rejestrować i teraz my jako autor tej strony chcielibyśmy, żeby ten użytkownik musiał również podać imię, nazwisko i tak dalej, to moglibyśmy to sobie jakby rozszerzyć w Cognito i później ten frontend po prostu byśmy rozszerzyli, żeby ten użytkownik również musiał podawać te rzeczy. My tego nie potrzebujemy, więc nam wystarczy, klikamy na Let's Write i coś zadziałało. Dostaliśmy nowy ekran Verify Email. Teraz co się dzieje? Cognito w defaultowej opcji działa w ten sposób, że jeżeli dostanie informację o zarejestrowaniu nowego użytkownika, to ten użytkownik dostaje e-maila z prośbą potwierdzenia. Więc pójdziemy sobie do tego tymczasowego e-maila, posłuchajcie. O, i zobaczcie, your verification code. I w skrócie dostaliśmy your confirmation code is coś, więc ja sobie teraz to wykorzystam, bo to jest w skrócie do potwierdzenia, że ten e-mail, który wpisaliśmy, jest prawidłowy, więc to jest ten kod, no i ten e-mail to był ten i zatwierdzamy, dostaliśmy sukces, taki pop-up, no tutaj powiedzmy, że jest ok i się zarejestrowaliśmy. Zaraz próbujemy się zalogować, ale na sekundkę wróćmy do Cognito, posłuchajcie, po lewej stronie do użytkowników, odświeżę ten ekran i zobaczcie, ktoś też jeszcze chyba obok mi próbuje się zarejestrować. Dzięki wielkie. Ktoś, może ten szybko linka skopiowałeś. Zobaczcie, mam mojego użytkownika. I status jest confirmed, dlatego, bo potwierdziłem. Tutaj ten kolega, który też robi jakby razem ze mną, jeszcze się nie potwierdził.
Mała uwaga, co by, jeżeli byśmy chcieli się zabezpieczyć przed tego typu rzeczami na przyszłość, to możemy sobie tutaj skonfigurować w którym z tych tabelek, tych opcji, nie pamiętam który, dodatkowy mechanizm bezpieczeństwa. Więc w skrócie, tylko wówczas, jakbyśmy weszli na tego endpointa, musielibyśmy jeszcze podać jakiś kod dostępu, tylko wtedy by się ta strona pokazała. Więc dla, na przykład na development byłoby to wskazane. No dobra, zobaczmy, czy to działa, posłuchajcie. Spróbujmy się zalogować. Posłuchajcie, więc to był e-mail, więc spróbujemy wkleić go. I teraz hasło. Gorzej, jeżeli się pomyliłem coś. I udało się. Udało się, przeszliśmy do kolejnego etapu. Dostaliśmy informację, że udało się uwierzytelnić. Z tyłu widzicie mapkę tak naprawdę, ale nie mamy jeszcze logiki biznesowej, którą my również będziemy musieli wykorzystać do tego, żeby te nasze jednorożce zamawiać. Ale jesteśmy już krok bliżej tego, tego upragnionego jednorożca, powiedzmy. No dobra, więc co teraz, posłuchajcie. Wrócimy sobie do naszego instrukcji, przejdziemy sobie do kolejnego kroku, a kolejny krok, krok trzeci, moduł trzeci, to jest budowanie backendu. I co tu będziemy robić tak naprawdę? Zbudujemy sobie bazę DynamoDB, czyli tą naszą bazę nierelacyjną, gdzie będziemy przechowywać informacje o zamówionych jednorożcach, a z drugiej strony zbudujemy naszą logikę biznesową poprzez Lambdę, która będzie jakby komunikowała się z tą bazą, no i w skrócie requestowała o różne rzeczy. No dobrze, posłuchajcie, więc co pierw zrobimy, to utworzymy sobie bazę DynamoDB. W tym celu, posłuchajcie, co zrobimy, to pójdziemy sobie do głównej konsoli AWS-owej i pójdziemy sobie do DynamoDB. I utworzymy naszą bazę, create table, i teraz posłuchajcie, jeżeli będziecie powtarzać to u siebie, to ważna rzecz, będziecie musieli wykorzystać te same nazwy tej bazy, co są w instrukcji, dlatego, bo akurat ta rzecz jest zahardkodowana w kodzie też, więc musimy wykorzystać te same nazwy, więc nazwa naszej bazy to jest rights, ponieważ jest to baza nierelacyjna, więc nie definiujemy schemy całej, definiujemy tylko nazwę klucza głównego i w tym przypadku to jest write ID, czyli jakby klucz jakiejś jazdy na jednorożcu i to string tutaj może być. I tyle, posłuchajcie, klikamy na create i tak naprawdę teraz w ciągu realnie 5-10 sekund ta nasza baza będzie utworzona. I tutaj będą trafiały te informacje właśnie o tych jazdach jednorożcami. Baza się utworzyła, w zakładce items widzę, że ona jest pusta. Posłuchajcie, znowu, to jest usługa serverlessowa, więc znowu nie uruchamialiśmy żadnych serwerów wirtualnych. Ta baza od razu została, jest deployowana i jest replikowana do różnych data center AWS-owych w różnych availability zonach. Więc po to, żeby zapewnić dużą dostępność i niezawodność. No dobra, mamy bazę danych, no ale potrzebujemy tej logiki biznesowej, tą logiką biznesową będzie Lambda. Więc ja sobie utworzę nową konsolę w AWS-ie i teraz tak, zanim otworzymy Lambdę, to posłuchajcie, będzie trzeba zrobić coś jeszcze, o czym zapomniałem. Jak wrócimy tu do tego diagramu, to widzimy, że Lambda komunikuje się z DynamoDB. Ta Lambda musi mieć uprawnienie do tego, żeby się komunikowała, więc potrzebujemy coś takiego, co się nazywa rolą. Rola YAMowa, Identity Access Management, to jest taki zestaw uprawnień, który jest wykorzystywany przez Lambdę po to, żeby dynamicznie nadawać uprawnienia dostępu do odpowiednich rzeczy, więc musimy ją sobie utworzyć. Więc teraz tak, jak jesteśmy w tej konsoli AWS-owej, ja przejdę sobie właśnie do usługi IAM i teraz utworzymy sobie właśnie rolę. Po lewej stronie idziemy do zakładki Roles. Ja tu mam szereg rol, ale utworzymy wszystko na nowo, czyli klikamy na Create Role. I teraz tak, dlaczego ta rola będzie przypisywana? Dla Lambdy, więc wybieram sobie Lambdę w tej liście i przechodzę do kolejnej zakładki. Posłuchajcie, co ta Lambda musi umieć? Przede wszystkim musi umieć komunikować się z DynamoDB. Musi umieć też logować same sobie różne rzeczy do logów CloudWatcha i właściwie to tyle. Posłuchajcie, co ja mógłbym zrobić, to mógłbym tu wybrać na przykład sobie uprawnienie DynamoDB Full Access, ale to jest takie uprawnienie bardzo szerokie,
My chcemy jednak to zrobić poprawnie, więc co zrobimy? To wykorzystamy taką istniejącą zestaw uprawnień, który się nazywa AWS Lambda Basic Execution Role. To uprawnienie, co da, to da Lambdzie uprawnienie do zapisywania logów do CloudWatcha. Na razie nic o DynamoDB nie będzie. Zaraz to dodamy. Więc na razie to wbudowane uprawnienie wykorzystamy. Przejdziemy sobie dalej i nazwiemy sobie to jakoś, więc ja sobie to zrobię jednorożce rola. Lambda rol. Lambda rol. I jest OK. Zapisaliśmy i teraz oczywiście możemy ją tą rolę tutaj znaleźć. Jednorożce lambda rol. I tak jak powiedziałem, w tej chwili to uprawnienie, ta rola daje dostęp tylko i wyłącznie do zapisywania logów w CloudWatchu. My chcemy dać jeszcze dostęp do tej naszej bazy DynamoDB. I co zrobimy? Można byłoby to zrobić na kilka różnych sposobów. My sobie dodamy tak zwane inline policy, czyli taką politykę tutaj bezpośrednio w tej roli. Więc klikniemy sobie i teraz powiemy tak. My chcemy dać dostęp do DynamoDB. Do jakiej akcji? Do akcji put item. Ta lambda będzie tylko wrzucała coś do tej bazy. Na jakimś resursie, czy na wszystkich, czy na jakimś konkretnym. Posłuchajcie, jak już idziemy tak naprawdę jakby no dobrą praktyką, to już dajmy informacje o konkretnej bazie danych. I teraz posłuchajcie, ta nasza baza się nazywa Rights, czyli dam tą nazwę tutaj, no a region to jest EU West 1 i add. I klikamy na Review Policy. Musimy nadać nazwę jakąś, czyli dostęp do bazy jednorożców. Create Policy. Co się stało? Posłuchajcie, teraz to nasze uprawnienie, ta nasza rola ma dostęp z jednej strony do standardowej polityki dostępów do logów i z drugiej strony ma dostęp do wrzucania danych do naszej bazy DynamoDB. I super. No dobra, to skoro mamy naszą rolę zrobioną, to co teraz robimy? No przejdziemy faktycznie do naszej lambdy i musimy tworzyć tą naszą logikę biznesową. Widzicie tak naprawdę, że ja w tej chwili nie mam żadnych baz, żadnych funkcji lambda utworzonych, więc utworzymy sobie nową funkcję from scratch i nazwiemy ją jednorożce logika. Jaki język będziemy wykorzystywali. Dla tych osób, które nie wiedzą, Lambda to jest taka mikrousługa, kawałek kodu bez serweru wirtualnych. I ten kawałek kodu, mniejszy albo większy, można napisać w różnych językach programowania. My w tym przypadku wykorzystamy sobie Node'a, powiedzmy 10. 12 też by zadziałała. No i poniżej mamy jeszcze właśnie tą opcję permissions. Jeżeli ja ją rozwinę, to będę mógł wykorzystać istniejącą rolę, a ta istniejąca rola, która to będzie? Jednorożce lambda role. To jest właśnie to, co utworzyliśmy parę sekund temu. No dobra, idziemy dalej. Create function i prawie jest gotowe, no ale gdzie ta nasza logika biznesowa? Tutaj przed Wami teraz możemy ją sobie wpisać. Teraz mamy różne możliwości. Możemy ją tutaj wpisać z palucha. Oczywiście pewnie w produkcyjnych case'ach nie będziemy w przeglądarce tego wpisywać, tylko mamy Eclipse'a czy cokolwiek innego. Wtedy możemy to też zintegrować. Ja sobie tutaj jakby pójdę po łatwiźnie, sobie tutaj wpiszę mój kod, logikę biznesową, więc skasuję ten istniejący element i wpiszę inny kod. Posłuchajcie, w tej instrukcji na GitHubie ten kod jest tutaj dostępny. Zaczekajcie, więc on tutaj, jest do niego link, więc ja sobie przejdę, po prostu otworzę go. Posłuchajcie, ten kod ma, ile ma linijek? Ma 120 linijek. On do czego służy? On służy do tego właśnie, żeby komunikować się z tą naszą bazą danych i tam wrzucać te informacje o nowych przejażdżkach. Zobaczcie na przykład, że w linii 90 on łączy się z bazą DynamoDB, którą o nazwie Rights. Dlatego powiedziałem, że musimy użyć tej nazwy, jeżeli chcemy nie dokonywać zmian w skrypcie. No dobrze, wygląda w porządku, zapisujemy i tyle. Nasza logika biznesowa jest w porządku, ją sobie zaraz wystawimy na świat za pomocą REST-a, ale przetestujmy, czy ona już działa poprawnie. I teraz w konsoli Lambdy
Na górze jest taki magiczny przycisk jak test. W skrócie, co on robi, możemy sobie skonfigurować taki testowy input event, który będzie wysłany po to, żebyśmy przetestowali, czy to działa poprawnie. I to zrobimy, posłuchajcie. Tutaj znowu w instrukcji do tego laba jest taki przykładowy event, który powinniśmy wysłać do niego. My go sobie skopiujemy. W normalnym przypadku nasza strona webowa sama to będzie do niego wysyłała. Tak jest napisana, ale teraz na poczet testów my sobie po prostu to skopiujemy i to wkleimy. I w skrócie wysyłamy, że na przykład cognito username to jest, powiemy, że użytkownik testowy. Test user. Czyli wysyłamy takiego testowego eventa z informacją, że chcę zarezerwować jednorożca. Muszę go nazwać testowy event. Klikamy na create, klikamy na test i teraz zobaczymy, czy wszystko zadziała. Zadziałało. Na górze dostaliśmy informację na zielono. Zielony zazwyczaj jest dobrym znakiem, że jest status code 201 i tam informacje, że biały jednorożec o nazwie Shadow Fox został do nas wysłany. Jakbym poszedł teraz do DynamoDB, wcześniej niczego tu nie było. Jeżeli ja teraz odświeżę tą stronę, to zobaczcie, mam informację, że jakaś przejażdżka teraz została zamówiona przez kogo? Przez jakiego użytkownika? Test user. No i oczywiście informacje, który jednorożec został tam wysłany. Więc widać, że ta komunikacja pomiędzy Lambdą a DynamoDB działa poprawnie. No dobra, to w takim razie pędzimy dalej. To posłuchajcie, co teraz mamy, a czego nie mamy? Mamy Amplify, mamy Cognito, mamy DynamoDB, mamy Lambdę, ale nie mamy jeszcze tej Lambdy wystawionej na świat za pomocą REST-a. W tej chwili, co moglibyśmy zrobić? Moglibyśmy uruchamiać tą naszą Lambdę za pomocą SDK WS-owego, co jest jak najbardziej poprawną rzeczą, no ale bardzo często jesteśmy przyzwyczajeni do REST-a, więc teraz co zrobimy, to wykorzystamy API Gateway po to, żeby przykryć Lambdę i wystawić typową usługę HTTPS, ble, ble, ble. Co dodatkowo da nam API Gateway, to ona jakby zintegruje się z Cognito. Więc za każdym razem, jeżeli ktoś z przeglądarki będzie chciał zamówić jednorożca, to co zrobi Cognito? To co zrobi API Gateway, zweryfikuje, czy ten użytkownik został potwierdzony, uwierzytelniony za pomocą Cognito. Jeżeli nie, to nie będzie miał dostępu do naszego backendu i nie zamówi po prostu na czarno naszego jednorożca. Więc to chcemy zrobić. Dobra, posłuchajcie, więc co my zrobimy? Może jeszcze mała uwaga, jeżeli ktoś tylko chce wystawić Lambdę na świat po prostu jako REST, to tutaj może triggera dodać i może to z tego poziomu zrobić, ale my chcemy dodać uwierzytelnianie, Cognito i tak dalej, dlatego tak naprawdę co zrobimy, pójdziemy właśnie do usługi API Gateway, jakby dedykowanie. Więc idziemy do niej, w tej chwili, o, teraz jaką mamy opcję? Ja w API Gateway mogę stworzyć kilka różnych typów interfejsów API. HTTP, WebSocket, REST albo REST API Private. Co mnie interesuje, to właśnie to REST API. Czemu nie HTTP API? Bo HTTP API nie ma integracji z Cognito. Nie ma uwierzytelniania i tak dalej, więc HTTP API jest fajnie, jeżeli chcemy coś szybko i taniej, bo REST API będzie droższy, no ale REST API da nam tą API na sterydach i my tego chcemy, bo robimy w końcu profesjonalną wypożyczalnię jednorożcy. Więc co robimy? Budujemy sobie nowe API. I teraz tak, nowe API, teraz musimy sobie je nazwać, więc ja powiem jednorożce API endpoint type. I tutaj mała uwaga, mamy albo regional, albo edge optimized. Zawsze sugeruję wykorzystywać Edge Optimized. Czemu? Bo wtedy tak naprawdę domyślnie API Gateway wykorzystuje również CloudFronta. Czyli w skrócie, na przykład jesteśmy teraz w Irlandii, to jak na końcu będziemy chcieli się dobić do tego endpointa, to nasz request wcale nie pójdzie do Irlandii, tylko pójdzie do Warszawy, do Equinixa, bo tam jest punkt dostępowy AWS-a, więc będzie po prostu komunikacja następowała szybciej. Dlatego zawsze należy to realnie wykorzystywać. No dobra, tworzymy nasze API, no i tyle, tylko to na razie API nic nie robi, więc posłuchajcie, definiujemy typowe API restowe. Typowe API restowe oparte o HTTPS-a obsługuje różne metody HTTP, jak POST, jak GET i tak dalej, i to właśnie musimy sobie skonfigurować. Nasza usługa oczekuje, że nasza
API, nasza aplikacja webowa oczekuje, że nasza usługa ma API metodę postową, a zaczekajcie, jeszcze musimy stworzyć resource. Resource to jeszcze będzie po prostu, jak będziemy mieć endpoint naszej usługi, to dodatkowy jeszcze po prostu będzie kawałek ciągu znaków. Posłuchajcie, wróćmy do naszej instrukcji, zobaczmy, żebym niczego nie pomylił. Dajcie mi sekundkę, ok, right. Dobra, więc my będziemy taki mieli ciąg znaków i tworzymy nasz resource. No dobra, i teraz właśnie chcemy mieć obsługę przez metodę post, dlatego jak będąc na tym jakby resource, wybiorę opcję sobie actions create method. I teraz będę mógł wybrać, jaką metodę HTTP chciałbym obsługiwać. Może wiele, nie ma problemów. My w tym przypadku jednak chcemy wykorzystywać posta, dlatego wybiorę sobie tu posta, zatwierdzę go. No i teraz AWS się pyta, no dobra, czyli wystawimy tą usługę, tego endpointa restowego, ale co jest z tyłu? Z tyłu jest Lambda, dlatego to jest dobrze, że jest wybrane defaultowo. Tu jeszcze sobie zaznaczę use Lambda Proxy Integration. To w skrócie spowoduje wszystkie atrybuty, które będą wysyłane do tego, będą automatycznie zmapowane i wysłane do Lambdy, czyli nie muszę nic robić. Nasza Lambda jest w Irlandii i teraz tutaj powinienem móc sobie wybrać ją. O, jak wpisałem jeden znak, to mi się podświetliły Lambdy, które tam są dostępne. Jednorożce logika, zapisujemy, potwierdzamy. I właściwie tyle. No dobra. Posłuchajcie, na tym moglibyśmy skończyć, tylko pamiętacie, my powiedzieliśmy, że chcemy jeszcze mieć, żeby Cognito weryfikowało, czy użytkownik był uwierzytelniony za pomocą Cognito. Dlatego tu po lewej stronie mamy jeszcze taką zakładkę jak Authorizers. Ja sobie tam pójdę i utworzę nowego takiego Authorizera. Muszę podać jego nazwę, więc ja powiem, że to jest jednorożce Authorizer z błędami. Czym to jest? To może być nasza zwykła funkcja Lambda, która robi jakieś uwierzytelnianie. Ja mam Cognito, więc wybieram sobie Cognito i tutaj wybiorę sobie po prostu tą. On mi pokazuje automatycznie to Cognito, które ja mam skonfigurowane na moim koncie AWS-owym, czyli jednorożcy użytkownicy. I teraz posłuchajcie, tam jeszcze jest coś takiego, co się nazywa token source. Token source to jest taki token, w którym aplikacja webowa będzie wysyłała właśnie informacje o potwierdzające, że ten użytkownik się uwierzytelnił. I ta nasza aplikacja oczekuje, ona wysyła to coś w, już wam mówię, w atrybucie, o który został nazwany Authorizer. Posłuchajcie, to jest customowa rzecz. Po prostu tak nasza aplikacja webowa wysyła to, więc dlatego trzeba to tu sobie wpisać. Klikamy na create i super. Mamy naszego authorizera zrobionego, ale teraz co ja jeszcze muszę zrobić, ja muszę wrócić do tej mojej metody postowej i muszę tu powiedzieć, to jest ten flow interakcji. Przychodzi, jest klient, wysyła jakby eventa, to jest method request, później jest integracja z Lambdą, więc po prawej stronie widzicie Lambdę naszą, a później response wraca do naszego klienta. Tylko my chcemy jeszcze właśnie, żeby w method request on jeszcze sprawdzał uwierzytelnianie tego użytkownika. Więc kliknę sobie tutaj i w authorization wybiorę sobie tak, chcę go mieć. Czekajcie. Zaczekajcie, bo mam zagryzkę, czemu mi nie pokazuje. Zaczekajcie, czy mi się zapisało. Widzę buga, posłuchajcie. Zaczekajcie, skasuję na sekundkę jeszcze tą metodę. Create method, jeszcze raz postową. Zrobię jeszcze raz to wcześniej, bo chyba wiem, o co chodzi, zaraz wam powiem. Jednorożce logika, save'ujemy, zapisujemy. O, posłuchajcie, chyba bug jest taki, że jeżeli ta metoda została stworzona zanim authorizer został stworzony, to go nie ma, więc dlatego musiałem jakby jeszcze raz to stworzyć. Więc wybieram tego mojego authorizera i właściwie zapisuję, potwierdzam i tyle. Nasza definicja resta została stworzona. Tylko teraz co my chcemy zrobić, to jest, można interpretować sobie jako środowisko takie deweloperskie. My chcemy to opublikować. Dlatego po prostu sobie wybiorę tutaj, wybiorę opcję. A, zaczekajcie. Jeszcze jedna rzecz. Coursy. Dla tych osób, które nie wiedzą, co to jest course. Course to jest taki mechanizm działający w przeglądarce, który uwierzytelnia
że ta strona, ta domena, z której komunikujemy się z inną endpointem, o innej domenie, czy ona pozwoliła na to po prostu. To jest mechanizm przeglądarkowy. I CORS to jest właśnie coś takiego, że udostępniamy dostęp do tego endpointa, który działa pod jakąś domeną dla innych domen. Nasza aplikacja webowa działa pod inną domeną niż nasza aplikacja, niż API nasze, bo nie używamy żadnej naszej własnej domeny, dlatego będę musiał to sobie skonfigurować, zatwierdzić. O, i dlatego została to utworzona ta metoda options. OK. I teraz co zrobię, to zdeployuję moje API. Klikam na deploy API. Utworzę sobie nowe środowisko. Co jest fajne w API Gateway, jest, że możemy wersjonować, możemy tworzyć różne tak naprawdę stage environmenty. Ja sobie nazwę go prod, klikam na deploy i tyle. Nasz endpoint został już utworzony, posłuchajcie, i on jest dostępny pod tym linkiem. Ja go sobie skopiuję. Czemu chcę go skopiować? Bo teraz, jeżeli ja wrócę do tych moich kodów źródłowych, tej mojej aplikacji, pamiętacie ten plik, tutaj definiowaliśmy informację cognito, ja tutaj też mam informację o właśnie o endpointie, do którego będziemy gadać. Więc ja go sobie tutaj wkleję i teraz znowu to, co wcześniej, ja sobie po prostu to skomituję, czyli gad, dodam komentarz, dodanie resta, powiedzmy, i wspuszujemy. Czyli poszedł nasz commit push do repozytorium. Co teraz powinno się dziać, posłuchajcie, to sobie zamkniemy. Wróćmy do Amplify'a. Widzicie, że Amplify znowu oczywiście rozpoczął ten standardowy mechanizm, jakby wykrył, że mamy nową rzecz w rejestrze, w repozytorium o nazwie dodanie resta i zaczął teraz aktualizować naszą aplikację webową. I teraz, jeżeli wszystko zajdzie poprawnie, no to za chwilę powinniśmy być w stanie się zalogować do naszej aplikacji i w skrócie wypożyczyć jednorożca. W tej chwili nasza baza ma ten jeden rekord, który był ten rekordem testowym, więc poczekajmy, proszę Was, jeszcze tą minutkę i zobaczymy, czy to faktycznie nam zadziałało. Na razie wszliśmy jak burza, powiem Wam. Wszystko zadziałało super, więc w końcu musi ten palec się omsknąć, więc myślę, że może teraz być gorzej, ale może będzie super. Dobrze, trwa budowa, więc trwa deployment teraz. Posłuchajcie, to też mała uwaga, gdybyśmy mieli na naszym repozytorium, naszym rejestrze githubowym różne branche określające różne środowiska, to tutaj właśnie też moglibyśmy mieć właśnie w Amplify te różne właśnie środowiska frontendowe czy backendowe. Tutaj byśmy mogli zrobić connect branch i kolejne branche po prostu podpiąć, po to, żebyśmy po prostu działali, deployowali to zgodnie z tym, co mamy w rejestrze. No dobrze, trwa weryfikacja, więc ostatnie 30 sekund i będzie chwila prawdy, posłuchajcie. Zrobiło się, więc znowu otwieram mojego linka. Posłuchajcie, oczywiście ten link to jest, może nie wspominałem o tym, ten link to jest trochę taki dynamicznie stworzony. Ja w Amplify mam możliwość skonfigurowania własnej domeny, więc też było, jakby możemy sobie skonfigurować, podpiąć własną domenę. No dobra, to spróbujmy się zarejestrować. Posłuchajcie, niestety ta stronka, nie wiem czemu, ona nie ma przycisku do logowania, ma tylko przycisk do rejestrowania. Zaczekajcie więc, signing. Zaczekajcie, żebym ja wiedział, pod jakim adresem jest logowanie użytkownika. Może tak. Słuchajcie, nie mam pojęcia, czemu tam nie ma. Przynajmniej ja nie znalazłem przycisku do logowania. A, dobrze, zaczekajcie. Wyloguję się jeszcze na sekundkę. Zaczekajcie. Jaki był adres do logowania? Zaczekajcie. O, dobrze. OK, musimy się zalogować, więc mój login to był i hasło. Loguję się.
Posłuchajcie, nie dostałem żadnego pop-upu, tak dalej. Pokazuje mi Nowy Jork, chyba, tak? Nowy Jork to jest. Nie, to nie jest chyba Nowy Jork. To na pewno nie jest Nowy Jork. No dobra, gdzieś na. Nie, w Seattle, ok? I teraz tak, posłuchajcie, no, jestem w cenie jednorożca, więc to działa w ten sposób, że sobie klikam tutaj, zaznacza mi się na mapie i mam przycisk magiczny Request Unicorn, więc sobie na to kliknę. I. O, zobaczcie. Jednorożec mi przyleciał i dostałem jednorożca Rosinate. Nie, nie wiem, jak to się czyta. Jak chcę, to mogę drugiego sobie zamówić. Kolejny mi Shadow Fox do mnie leci. Powiedzmy, zamówię sobie jeszcze trzeciego. I ten sam co wcześniej. Czyli zadziałało za. Jakby zamówiliśmy jednorożca. Pójdźmy do DynamoDB, odświeżmy tą stronę. Zobaczcie, rzeczywiście mam teraz trzy nowe rekordy od tych. A zobaczmy, kto requestował. Był ten test user, a dodatkowo teraz ten mój użytkownik właśnie widać, że je sobie zamówił. Zadziałało, posłuchajcie. Właściwie bez żadnych błędów. Jestem bardzo mile zaskoczony, że tak łatwo poszło i równo godzina minęła. Nawet jestem tym bardziej zaskoczony. Posłuchajcie, mam nadzieję, że zobrazowało to, jak prosto zbudować fajną aplikację opartą jakby o AWS-a. Co chciałbym, żebyście zapamiętali? Amplify, naprawdę działa magia, i Cognito, czyli w skrócie ułatwienie, stworzenie mechanizmu do rejestrowania użytkowników, integracja z zewnętrznymi dostawcami, jakby Google i tak dalej. Zdecydowanie polecam i fajna sprawa. Dzięki wielkie, posłuchajcie. Standardowo to nagranie będzie dostępne na YouTubie. Dodatkowo, jeżeli znajdziecie bez problemu ten link do tego repozytorium z tą instrukcją, to się nazywa AWS Samples, AWS Serverless Workshop. Dla tych osób, które się zarejestrowały, dostaniecie dzisiaj linka do nagrania i również linka do tej strony, żebyście sobie mogli samemu to zrobić. Dzięki wielkie, posłuchajcie i do usłyszenia kolejnym razem. A kolejnym razem będziemy mówić o kontenerach, Kubernetesie, i tym razem już nie będę to mówił ja, do znudzenia tylko ja, tylko będzie inny mówca, a o tym przekonacie się następnym razem. Dzięki wielkie, posłuchajcie i do usłyszenia. Czołem!